Głosu pana ministra Krzysztofa Ardanowskiego. Panie przewodniczący, wysokie komisje, szanowni państwo, ja z wielkim zadowoleniem przyjmuję podjęcie tego tematu tak ważnego dla rolników i dla obszarów wiejskich, jakim jest wzmocnienie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii pochodzących z rolnictwa. Cieszę się, że pewne prace, które były wcześniej, później zostały przerwane, będą kontynuowane. Te trzy obszary, o których tutaj pan minister Kowalski wspomniał, czyli ułatwienia w budowie biogazowni, tego może jednego z najważniejszych elementów produkcji energii odnawialnej na obszarach wiejskich, wykorzystującego biomasę odpadową w rolnictwie z różnych źródeł pochodzącą. To jest naprawdę rzecz, która musi być rozwiązana, jeżeli chcemy rozszerzyć ilość biogazowni w Polsce. Również rozwiązanie problemów, które były blokowane przez lata, czyli autoryzacji substratu i przesądzenie o przeznaczeniu pofermentu jako pełnowartościowego nawozu, bo do tej pory jakaś dziwna gra się toczyła wobec tego pofermentu i bardzo wartościowy nawóz organiczny nie był często stosowany. Problemem oczywiście pozostaje, i to ta ustawa tego nie rozwiąże, pozostają ułatwienia włączenia produkowanej energii do systemu elektroenergetycznego, ale również wyjściem z sytuacji, przynajmniej dla niektórych producentów, będzie rozwój biometanowni, czyli nie produkcja energii elektrycznej, tylko produkcja biometanu, gazu bardzo potrzebnego, poszukiwanego, który jest paliwem samoistnym i może przynajmniej w części zmniejszać uzależnienie od importu gazu. Również bardzo ważny jest ten drugi obszar, czyli ustabilizowanie zużycia na rynku paliw, biokomponentów. To jest sprawa szczególnie ważna dla rolników produkujących rzepak. Są tu przedstawiciele, to jest jedna z najcenniejszych upraw w Polsce, więc zarówno estry wyższych kwasów tłuszczowych mają tutaj zapewniony stabilny udział w rynku biopaliw, jak również bioetanol, który jeszcze będzie dodatkowo wzmocniony zapowiedzią Orlenu uruchomienia od przyszłego roku dedykowanego specjalnego paliwa o podwyższonym poziomie bioetanolu. To są bardzo dobre rozwiązania. I trzeci obszar, który wymaga poprawienia, ponieważ zaproponowane kiedyś rozwiązania, również przeze mnie, okazały się zbyt skomplikowane i nie do końca atrakcyjne, mianowicie poprawienie organizacji rynku lokalnego w zakresie i produkcji, i zużywania energii odnawialnej poprzez rozwój spółdzielni energetycznych. To jest kierunek, który prowadzi nas i do samowystarczalności energetycznej poszczególnych obszarów, wykorzystywanie na miejscu, jeżeli tak można powiedzieć eufemistycznie, produkcji, która również na miejscu powstaje, czyli nie ma strat związanych z przesyłem. Sprawia również to, że społeczności lokalne nie wydają pieniędzy na zakup energii z zewnątrz, energii, którą mogą produkować na miejscu. To są rozwiązania naprawdę i historyczne, i bardzo ważne. Chcę podziękować panu ministrowi Kowalskiemu, że tą sprawą się zajął i trzymam kciuki, żeby to wszystko udało się zrealizować. Ponieważ te rozwiązania, które również tu będziemy dyskutować i pewnie diabeł tkwi w szczegółach i tam różne sprawy szczegółowo jeszcze można poprawiać. Zresztą też prawdę powiedziawszy, jeżeli ustawa nie wejdzie w życie, to do końca nie będziemy też znali wszystkich ryzyk i problemów z nią związanych, ale ważne, że ona, wierzę w to głęboko, będzie poparta przez wszystkich i szybko wejdzie w życie i między innymi pokona to, co było przez lata, czyli blokowanie przez energetykę konwencjonalną rozwoju OZE rolniczego, czy też problem niewydolności sieci przesyłowych, który również bardzo często blokował rozwój energetyki odnawialnej. Idziemy naprawdę w dobrym kierunku i dla mnie to jest miód na moje serce. Pracujmy nad nią, natomiast starajmy się ją jeszcze poprawić, ale nie blokujmy. To jest bardzo ważne rozwiązanie dla polskiego rolnictwa, dające dodatkowe dochody, stabilizujące dochody rolników, stabilizujące również tę produkcję, która jest potrzebna społeczeństwu.
To nie jest produkcja, z którą potem rolnicy nie mają co zrobić. Jest to produkcja absolutnie potrzebna dla rozwoju społeczeństwa. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu ministrowi.